Dobry. Siedemnasta, Teleekspres. O, dobra. Dzień dobry. Już widzę, ktoś jest. O, Niwcia jest. Widzę. Z Emilką. Jest Zosia. Cześć, Zosia. Dla ciebie później lepiej, nie? Dzień dobry, ciocio. Dzień dobry, Oliwka. Dzień dobry, Zosia. Kogo jeszcze mamy dzisiaj? Dawajcie znać. Dzisiaj jest super fajny dzień, taki pozytywny, więc na pewno będzie super, jak zawsze. Super, super, super. Takie słowo dzisiaj sponsorowane. Słowo na dziś to super. A drugie słowo na dziś, moi drodzy, to owoce. Bo co my dzisiaj robimy? Owoce! Kto lubi, kocha i uwielbia jeść owoce? Wy też? To bardzo dobrze. Jakie są wasze ulubione? Jestem bardzo ciekawa. Moje ulubione są chyba maliny, ale malin się nie będzie. O, mój pies i ma nową zabawkę, lamę, i teraz może tak trochę po nią piszczeć, ale to nie zwracajcie uwagi. O, widać go nawet, jak tam stoi. Lucek, pokaż lamę. Pokażesz lamę? Nie, to twoja zabaweczka. Dobra, zostawię go. Słuchajcie, dzisiaj talerzyki w ruch, kolorowe papiery, mazaczki, klej, nożyczki. Tam parę osób mówiło, że nie może dzisiaj, bo tak powoli wszyscy wracają do rzeczywistości, ale to będą sobie mogli zrobić później też, nie? Tak jak wy też wiecie, że możecie zawsze korzystać z tych transmisji, które są zapisane, bo prawie wszystkie, tam chyba dwie początkowe nie były zapisane, te plastyczne, bo Zoomy niestety nie mogę zapisywać tam ze względów licencyjnych. To co? Chyba zaczniemy sobie. Dziewczyny gotowe? Zaczniemy od, słuchajcie, czegoś. Okrągłego, mała zagadka dla was. Okrągłe, zielone, duże, w środku czerwone i z czarnymi pestkami. Wiecie, nie? Arbuz. Niedługo, już niedługo będą arbuzy, pyszne wakacje. I zaczniemy, słuchajcie, od arbuza. Talerzyk, proszę państwa. Jak robicie we dwójkę, to możecie sobie przyciąć talerzyk na pół i każdy będzie miał po połowie. Możecie też robić całego, tak będzie łatwiej. I ten, kto robi sam, sobie robi całego i razem ze mną będzie przycinał dopiero, ok? I arbuza, moi drodzy, proponuję zrobić tak. Takie same zielone, takie same zielone. Że najpierw sobie go obkleimy, dobra, na zielono całe. Czyli cały talerzyk na zielono odrysujemy i przyklejamy. Dobra. Czyli krok pierwszy. Zielony. Smarujemy. Z tej strony zrobić, czy z tej jeden? Może z tej tym razem. Taki trudny wybór. Ale ci była piękna pogoda, co? Przynajmniej w Trójmieście. Nie wiem, jak w Manchesterze, tam zawsze pięknie, nie? Ostatnio. Także mam nadzieję, że w dzień skorzystaliście z pogody. Teraz wam przyklejamy. Ok, pięknie, to sobie jeszcze wyrównam, bo ja oczywiście zawsze trochę krzywo. Postaramy się, myślę, że zdążymy, zrobić trzy owocki różne. Ale my zrobimy kilka owoców, ale słuchajcie, wy jak skończymy, możecie oczywiście robić dalej. Albo jutro, albo kiedy macie tylko ochotę. Tak jak Zosia zrobiła piękną produkcję lodów. Jak robiliśmy lody, to Zosia otworzyła lodziarnię. To są pomysły, to jest kreatywność, super. Okej, słuchajcie, czyli tu mamy zielone. Teraz sobie... O, za oknem takie dźwięki. Zrobimy sobie teraz tak, żeby była biała obwódka i w środku czerwony. Czyli, żeby było nam łatwiej, wytniemy
koło białe, mniejsze trochę niż zielone. I teraz to, ile zostawimy tutaj miejsca, to będzie nasza skórka. Białej kartki nie mam, mam. Gdzieś tu mam. Czyli biała karteczka teraz w ruch. Ma ta biała karteczka do mnie. Teraz taka sztywna to nie. Ja tu mam, mówię wam, papierów kolorowych i białych co nie miara. Już wam mówię o czym. Narysować koło. Nie musi być też równe, słuchajcie, dlatego ja też tak wycinam, trochę za duże, bo owoce też nigdy nie są równe, prawda? Im tak naprawdę jeszcze bardziej mają te nieregularne kształty, tym są piękniejsze. O, spójrzcie, w ten sposób. Ok? Ja jeszcze może trochę przytnę, żeby może moja skórka była trochę grubsza od mojego arbuza. A potem na tym białym nakleimy sobie czerwony albo różowy, jak chcecie mieć środek różowy. Jaki wolicie. Ja zrobię akurat czerwony. Więc możemy jeszcze zanim przykleimy, przyłożyć sobie to i narysować mniejsze kółeczko, żebyśmy wiedzieli mniej więcej jak to porównać, nie? Można też na oko, tak jak ja robiłam. O, dobra, już mam mniejsze narysowane. To sobie jeszcze troszeczkę zmniejszę. Czyli takie dobre informacje, że otwierają się kluby fitness, otwierają się sale zabaw. Jest jakaś szansa, że może wrócę do pracy. Ale no na razie tak się nie zanosi, bo nie wiadomo jakie będą jeszcze obostrzenia i tak dalej. I jak na jakich zasadach będzie wyglądała też praca z dziećmi, animacje, urodzinki. Wszystko to, czym się zajmuję, jak będzie z malowaniem buzi moim ukochanym. Bo ja kocham buzię malować. No zobaczymy. Na razie działamy sobie. Online. A mam nadzieję, że się z większością was kiedyś zobaczę na żywo, co? Że część was zna. Ale części nie. Zosi na przykład nie znam osobiście. Tylko przez ekran. Dobra, słuchajcie. Mamy białe. I w środku robimy najmniejsze kółko czerwone. I tutaj już ja bym zostawiła, wiecie co, mniejszą odległość między niż skórka, żeby to było cieniej. Czyli większe kółko. O, brakowało mi słowa. O, za wielkie. Chodzi o to, żeby było troszeczkę mniejsza tutaj odległość niż skórka. Trochę wyrównam. Ja tam wcześniej już też mówiłam, to część już wie, część może nie, nie wiem czy mama Zosi wie. Wszyscy, którzy właśnie dokonali wcześniej, przez cały w ogóle czas jakichkolwiek wpłat do zrzutki, jeżeli mnie weźmiecie na urodzinki, będziemy robić razem urodzinki, dostajecie ode mnie gratis jeszcze balony. Modelowanie baloników. Nie wiem tylko jak to zrobimy z Oliwką, co? Bo Oliwka mieszka za granicą. Przyjedziesz, Oliwka, na urodziny sobie wyprawić w Polsce? Dobra. Prawie gotowe. I moi drodzy, co arbuz ma w środku czarnego małego, to trzeba wypluwać, jak się je. Można też pogryźć. Tak, bardzo dobrze, pestki. A pestki, słuchajcie, już sobie namalujemy.
Nie widzę. Ciocia za tydzień mam. O, już za tydzień? W środę trzy. Ale masz ten, masz dzień dziecka, Oliwka, to masz dzień dziecka, a potem urodziny. Super. Fajnie mieć w czerwcu urodziny, zawsze jest ciepło, można je zrobić w ogródku, pięknie. Zuzia ma też, Zuzi teraz nie ma, Zuzia będzie później robić, Zuzia też ma w czerwcu urodzinki, dwa razy robiłam, miałam przyjemność tam, wiecie, na urodzinkach. Fajnie właśnie, zawsze no, fajnie wakacje. Wakacje, jak jest ciepło. Dobra, my to, ja to o urodzinkach, a my o arbuzach. W środę, no to równo za tydzień, faktycznie. Dobra, to będzie taki mały prezent teraz jeszcze dla Oliwci, środowy. W środę ty wybierasz, co będziemy robić, dobra? Okej, okay, dobra. Rysujemy pestki, czyli czarne, takie malutkie, o. Już wam pokazuję, nie wiem, czy to widać. Dobra, myślę, że widać. Jakiś taki dobry humor. Wy znowu decydujecie, czy pestek ma być więcej, czy mniej, czy większe, czy mniejsze, jakie chcecie. O, ja sobie tak zrobię. I moi drodzy, mój arbuz tak wygląda, ale ja go sobie, słuchajcie, przetnę na pół, bo jak jemy arbuza, to mamy przeciętego na pół, nie? Tarau! I pierwszy gotowy owoc, tu mamy połóweczkę jedną. A z tego sobie, słuchajcie, jeszcze wytnę nawet takiego trójkąta. O, jak pizza trochę. Patrzcie, jaki fajny. Możecie też ten kawałek wyciąć. I tym sposobem mamy no już trzy kawałeczki pierwszego naszego dzisiaj owocka, arbuza pysznego, który jest bardzo dobry. O, i z wieloma rzeczami. Pyk. Odkładamy arbuza i idziemy z następnym. Zrobimy sobie teraz, słuchajcie, zrobimy sobie kiwi. Jaki kolor ma kiwi? Zielony. Zielony talerzyczek. Myślę, że kiwi zrobię. A nie, też zrobię taki. Też zielonego. Tego samego. Chodzi o mnie odcień, nie? Ach, leci, później posprzątam. Dobra, czyli co? Znowu jak arbuz. Na zielono. A jutro chyba sobie potańczymy, co? Na zmianę zawsze. Żeby każdy mógł ze swoich ulubionych zawsze skorzystać. Atrakcji. O, klej mi się już skończył szybko. Bo smak jak tak sobie kleje coś, nie? To nic dziwnego. Dobra. Tu pod ręką drugi mam, dobrze. Nie muszę daleko chodzić. Dobra, i teraz myślcie sobie, kiedy wyjęliście ostatnio kiwi i jak to kiwi wygląda w środku? Jak to kiwi wygląda w środku? Czy kiwi też ma pestki? Ma, tylko takie jadalne, nie? Nie trzeba ich wypluwać. Czy to też teoretycznie można zjeść, ale są gorzkie w smaku. My kiwi nie będziemy już przycinać, to będzie po prostu plasterek kiwi, tak jakbyśmy przecięli kiwi tak na pół. To zrobimy sobie teraz tutaj z jakiegoś jaśniejszego koloru, może być z białego, może być z jaśniejszego zielonego, taki środeczek, ale nie okrągły, słuchajcie, tylko taki jak taka pastylka, taki jajowaty, o, jajowaty, już wam mówię, o co mi chodzi. Może być taki trochę nieregularny, bo znowu owoce nie są takie regularne wcale, prawda? Im bardziej naturalne, że nie? Trochę za bardzo mi pofalowałam. Trochę zrobię o tak. O, słuchajcie. W ten oto sposób, moi drodzy, moje drogie w sumie, bo same dziewczyny dzisiaj. Później chłopaki może będą oglądać, a będą, bo Franio będzie robił.
Owoce się robi tak szybciutko, można wyprodukować cały stragan, tak jak tam była Zosia lodziarnie miała, tak? Produkcja owoców była, to tu możecie zrobić takie owoce sobie do zabawy i się bawić w stragan, w ryneczek. I jest tak, że sprzedajecie, poukładać sobie pięknie. Bo pamiętajcie, że prace plastyczne też mogą później służyć do zabawy. Pasteczki, jedziemy z pasteczkami. A tu pasteczki zrobimy sobie, słuchajcie, tak naokoło, nie? Bo tak kiwi ma. Nie tak zupełnie w środeczku, tylko tak troszeczkę w tym takim miąższu, takim najlepszym, najsłodszym. A która oliwka ma jeszcze na Emilka, powiedz, urodzinki? Oliwka jest trochę starsza. Najstarsza chyba to jesteś, Oliwcia. Bardzo się cieszę. O, o coś takiego wychodzi, spójrzcie, nie? Wygląda wiarygodnie? Wygląda. I proszę bardzo, nasz plasterek kiwi. Właśnie, a kiwi po angielsku to kiwi? Emilka? No tak, nie? Tak sobie teraz. Kiwi. Kiwi ready. I jeszcze zrobimy sobie jedno. A teraz zrobimy znowu zagadka. Żółte. Kwaśne. To już wiecie. Po tym kwaśnym już chyba wiecie, co? Cytryna! Ale za to bardzo zdrowa. Robimy cytrynkę. Tak samo, możecie zacząć od połowy, bo to będziemy przecinać jak arbuza, czyli jak dwie osoby robią razem, można przeciąć talerzyk na pół i każdy ma po swojej połówce. A jak się robi samemu, też można oczywiście wykorzystać połowę tylko, na przykład tą, która została z arbuza, a można zrobić cały plaster i później przetniemy, ok? Ja robię cały i później przecinam. I tutaj, jeżeli macie na przykład dwa odcienie żółtego, ciemniejszy i jasny, to najpierw dajemy ciemniejszy, dobra? A jeżeli będzie nawet na przykład biały, to najpierw żółty, a potem biały, ok? Bo tutaj będziemy tylko przyklejać tak naprawdę skórkę i ten środeczek, takie trójkąciki zrobimy. O! Podrysowujemy talerzyczek. A jak macie ochotę, zamiast cytryny możecie zrobić limonkę, tylko już trochę zielonego tu mamy. Albo pomarańczkę na przykład, jak nie macie żółtego. To tak samo możecie zrobić pomarańcze. Ciach, 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 ciach. Smalimy. Ale ładne to owocki. Arbuz to jest takie urokliwe. Urokliwy, słowa mi brakuje, owoc. Tak samo przy malowaniu buziek i tam taki tatuaż na ręku, to bardzo też lubię arbuzy malować, bo są fajne do malowania. O, mój pies sobie tu śpi. A, nie widać go w kadrze, nie widać, ale tu leży. I uczestniczy z Wami. Dobra, słuchajcie, i teraz powycinamy sobie takie trójkąciki, które przykleimy sobie tu, w tą stronę. Może nie obrazowo mówię, ale już wam powiem, o co mi chodzi. Możecie sobie przygotować jednego. Może być taki trochę zaokrąglony. O! Tak. Taki, spójrzcie, zaokrąglony na dole. I od tego jednego odrysować i wtedy wyciąć następny. Wtedy będą one takie same.
Ale w ogóle chcielibyście, żeby jeszcze w czerwcu robić zajęcia? Bo czerwiec to tak też jak w zajęciach takich, jak zawsze były też stacjonarne, to już taki miesiąc się robi zawsze wakacyjno-letni. Ale dajcie znać, że jak będziecie chcieli, to oczywiście będą zajęcia jak najbardziej. Nie odrysowuję, tylko robię ciach, ciach, ciach i od razu tnę. Patrzcie, ale produktywnie dzisiaj nam poszło. I będziemy to przyklejać, spójrzcie. O, w taki sposób, z takimi małymi odstępami. Iwka, nie chciałam tej kartki, jeżeli mamy, robiłaś? Dobra. I na cytrynce sobie skończymy, ale tak jak mówię, możecie sobie zrobić jeszcze teraz. Pomarańczkę, tak samo jak cytrynę, tyle że pomarańczową. O, przykleiłam teraz, nie wiem jak będzie. Co jeszcze? A ja już przetnę. Słuchajcie, ja już przetnę na pół, nie będę już doklejać, bo sobie doklejcie to z drugiej strony. Chcę wam pokazać, co mi chodziło z tym. O, że na pół jak się przetnie, to wygląda tak, jak połowa takiej cytrynki, którą możemy sobie na szklance zahaczyć, którą się wrzuca do wody, jak się pije wodę z cytryną, jak prawdziwa cytrynka. Także słuchajcie, już wam właśnie teraz będę mówić, co można zrobić. Pomarańczkę taką, tak? Arbuza, a do arbuza nic nie ma podobnego. Możecie zrobić ananasa, możecie sobie po prostu doczepić, zrobić na żółto i przyczepić taki, wiecie, ten liście zielone, wyciąć z papieru, dokleić i tutaj powycinać troszeczkę talerz, żeby był taki trochę nieregularny. Możecie zrobić truskawki z dwóch, możecie zrobić wisienki. Malinka też się da, na przykład kuleczki poprzyklejać, kółeczka na talerzyk i zrobić ogonek. Jabłuszko przecięte na pół z pestkami czy gruszkę. Co sobie życzycie? Granat ładnie wygląda, bardzo ładnie granat wygląda, tak. Także możecie otwierać stragan teraz z owocami. Czyli mamy kiwi. A Emilka, mi nie powiedziałaś, jak jest kiwi po angielsku, czy też kiwi. Bo takie miałam dla was zadanie jeszcze. I cytrynka. Takie miałam dla was zadanie fajne, żeby jeszcze nam się do czegoś te owoce przydały. Nie tylko do zabawy, nie tylko do tego, że je zrobiliście, chociaż to już w ogóle super. Jeżeli uczycie się jakiegoś języka, na przykład angielskiego, to możecie sobie, rodzice bardziej, mogą wam napisać na brzegu na przykład owoców ich nazwy po angielsku. Będzie wam wtedy je dużo łatwiej zapamiętać. Dobra? Oliwka, czy się uczysz jakiegoś języka? Może hiszpańskiego, co? Trafia? A może niemieckiego, jak mama na studiach? To może na ciebie napisać w innym języku. Jak ktoś się uczy dwóch, to rodzice mogą napisać nawet nazwy w dwóch językach. Będzie wam to dużo łatwiej zapamiętać, jeżeli będziecie na to patrzeć codziennie, jeżeli będzie gdzieś na właśnie jakiejś wystawie z waszymi pracami. Także taki mam jeszcze pomysł. Jestem ciekawa, czy ktoś to zrobi. Pokażę, ale teraz pies tu leży, nie mogę przejść, muszę skakać. Pokazuję wam z bliska, słuchajcie. O! Kiwi! Cytryna! I nasze arbuziki. Która najładniejsza? Nie wiem, mi się wszystkie podobają. Super są owoce, mi się wszystkie podobają. Teraz możemy iść jeść owoce. Nie mam akurat żadnego. A nie, przepraszam, kiwi mam w domu.
Dobra, słuchajcie, to co? Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, jak zawsze. Czekam standardowo na Wasze piękne fotki, bo kartki dla mam były prześliczne. Widzimy się jutro na Zumbie. O 12 robimy Zumbę, dobra? I co? Buziaki i życzę Wam jeszcze miłego wieczoru i do jutra. Cześć!